Mamy wtorek i naprawdę nie sądziłam, że będziemy mieli takie szczęście, ale właśnie przyszły nasze kapsułki. Jak wiecie, dzisiaj od godziny 12 nie mam pojęcia, co będzie tak naprawdę przychodziło, co nie będzie przychodziło, a więc cieszę się mimo wszystko, że to przyszło i że będziemy mieli kawkę na te nie wiadomo x dni w domu, a więc naprawdę fajnie, że przyszło. Zamówiłam naprawdę przeróżne. Tutaj są na przykład takie bardziej 4 do kawy z mlekiem, którą ja pijam, czyli takie po prostu lżejsze. Będziemy zaraz testować jaki smak. I następnie mamy jeszcze 6 takich, dlatego że można było zamówić albo 50 kapsułek, albo 100 kapsułek. A więc stwierdziłam, że już jak zamawiam, to zamawiam od razu 100 i będzie z głowy. A więc wyciągam to, myję ręce i robię kawkę. A muszę powiedzieć, że dzisiaj jakiś taki ciężki dzień. Nie wiem dlaczego, bo właśnie po prostu przez bramę zobaczyła się z moim tatą, żeby wymienić się jedną rzeczą. I muszę wam powiedzieć, że jakoś tak emocjonalnie dla mnie, nie wiem dlaczego, niby tak naprawdę zdarzało się, że się tydzień nie widzieliśmy, 2 tygodnie się nie widzieliśmy, wiecie. Ale jak wiecie, że możecie się zobaczyć, a się nie widujecie z kimś, to inaczej jak wiecie, że nie możecie kogoś dotknąć, że nie możecie kogoś przytulić. To po prostu masakra, zwłaszcza, że ja mówię, ja kiedyś miałam bardzo ciężki okres z moimi rodzicami i mało się widywaliśmy i wiecie, nie mogłam się z nimi widywać, dlatego że po prostu ojciec biologiczny Aleksa nie wyrażał takiej chęci i jak teraz widzę mojego taty i wiem, że nie mogę uścisnąć mu ręki, to muszę wam powiedzieć, że jakoś tak strasznie mnie emocje złapały, ale już się bierzemy do roboty, przygotuję zaraz jakieś zajęcia dla Aleksa od rana, żeby troszkę popracował sobie. A potem zobaczymy. Poproszę, no zjedz sobie śniadanko, kochanie. Ciężkie będą te miesiące. Ciężkie. Tygodnie, miesiące, zobaczymy. Nie ma szkoły, ale zabieram się za robienie różnych ćwiczeń dla Aleksa, żeby mu się od rana nie nudziło, a potem wyjdziemy na dwór sobie na chwilkę. Do ogródka. I just wanna dance. Don't you wanna party? Standing in the crowd. Z czym zaczynasz? Tu masz Aleks ma to pisać, bo on drukowanymi nie ma problemu. Pięknie pisze. Arrête. La maîtresse, on fait toujours au crayon. Mais fais au stylo, comme en gros. Mais la maîtresse, elle donne jamais stylo. Powodzenia. Tak wam powiem po cichu. Aleks przepięknie umie pisać, ale drukowanymi, a pisanymi troszkę gorzej to idzie. Więc drukowanymi napiszę wam wszystko, a teraz będziemy tutaj ćwiczyć pisane. A potem matematykę. No i jeszcze 2 razy, 3 razy każde. Ale Aleks, możesz oderwać rękę jak piszesz, wiesz? Kochanie, wiesz, możesz oderwać rękę. Tutaj już skończył Aleksio? I tutaj kontynuuję. I sorry za tą... Brawo! O, super! Misia włożyła, szkoda, że nie ma tego opakowania pod spodem. Patrz, tutaj jest, kochanie. Tak, kochanie. Już wszystko zrobiłeś? Lazi. Skończ wszystko najpierw. Brawo! A to tutaj. To tutaj, kochanie, tutaj. Meliska, tutaj. No tu nie możesz. Ale zobacz. Tutaj. Dawaj. Tak leży na dywanie. Jak wiecie, od 12 mamy zakaz wychodzenia z domu, takiego wiecie, wolnego wychodzenia z domu, trzeba będzie wypełniać dokumenty i tak dalej. I słuchajcie, od 5 rano u nas jest taki ruch jak po prostu na Marszałkowskiej, ja nie wiem co ludzie jeszcze robią na ostatnią chwilę i co jest tak ważnego do zrobienia na ostatnią chwilę, bo przecież sklepy będą pootwierane, będzie można iść kupić do jedzenia, będzie można iść do apteki, będzie można iść do lekarza, jeśli będzie naprawdę taka ogromna potrzeba. A więc nie rozumiem po co ludzie naprawdę jeżdżą w tej weftę, przecież to już 2 godziny tak naprawdę nic nie zmienią. Ja też chętnie wyszłabym jeszcze z domu i wiecie, nie wiem, poszła sobie gdzieś, ale już nie chodzę, nie wychodzę z tego domu, a więc masakra. Mam wrażenie, że to tylko i wyłącznie pokazuje, że to wyjście, jakie teraz prezydent zastosował, jest jedynym, jakie jest możliwe przy tak niezdyscyplinowanym narodzie, dlatego że uważam, że strasznie niezdyscyplinowany naród. Prosiło się ich, żeby nie wychodzili dobrowolnie, żeby ograniczyli. To siedzieli w parkach. Teraz się prosi ich, jak to się mówi, że za 2 godziny jedyną opcją wyjścia
to z domu będą naprawdę takie małe zakupy w lokalnym sklepie, ewentualnie wyjść do pracy. Ja mam wrażenie, że oni się w ogóle nie zdają z tego sprawy. Ja mam wrażenie, że oni jeszcze w ogóle nie zrealizowali tego. No i będą takie mandaty na samym początku. Jeszcze w moim dodatku mandaty są zdecydowanie za niskie, 135 euro, a więc do ludzi zanim to w ogóle dotrze, to ja nie wiem, co musi się stać. No bo co, ja nie wierzę, że mamy godzinę 10 i o 12 nagle będą puste ulice. Szczerze, chcę naprawdę to zobaczyć. Pokaż, skończyłaś matematykę? Zabawam. Alex? A 49 plus 1 to jest 50. Dobrze, dobrze. Nie, Aleksio, tu jest minus. No, no to poprawimy. Wezmij Aleks. Próbuję tak Aleksowi wytłumaczyć. No, patrz. 2 plus 1 to jest ile? 2 plus 1 égale combien? 3. No, to tu écris 3 en bas. Et 2 plus 1. Bah oui, bravo! Voilà, pour vous, c'est naprawdę cieplutko. No i przecież można zwariować w tym domu. Jeśli chodzi o samochody, to trochę ich jeszcze jeździ, dlatego że z tego słyszałam w telewizji, to mają dzisiaj pouczać ludzi, bo oni są za mili moim zdaniem dla tych Francuzów. Dzisiaj mają pouczać ludzi, a od jutra mają wklejać mandaty, ale serio ludzie, no już powiedziano wam tyle razy, siedźcie w domu, dostaniecie mandaty, a oni tak jeżdżą. Co Laurent obciął ostatnio, więc będziemy to jutro na spokojnie sprzątać. Czekam cały czas na informacje, czy on pracuje, czy nie. Ale muszę wam powiedzieć, że to drzewo wygląda już o wiele lepiej, bo naprawdę aż te gałęzie tak opadały. Za ciężko to było. Muszę wam powiedzieć, że czas najwyższy się ogarnąć, dlatego że mam wrażenie, że ten fakt siedzenia w domu od 4 dni, rzadko się zdarza, żebym tak siedziała w domu. Człowiek zawsze widzi się przewieczyć i wiecie, w głowie wtedy jest, hej, muszę się ubrać, bo będę wychodziła z domu. To muszę powiedzieć, że naprawdę no, wyglądam okropnie, sama na siebie już nie mogę patrzeć, a więc wiecie co, zaraz wchodzę pod prysznic, zrobię sobie najpierw maseczkę, włosy to już wczoraj miałam, a więc nie ma problemu. Problem jest też taki, że nie mam szczotki do włosów, bo zostawiłam ją na fuercie i nie mam szczotki do włosów. Zamówiłam dzisiaj nową na Amazonie, zobaczymy czy mi przyjdzie, a więc muszę powiedzieć, że staram się wyczesać takim zwykłym, małym grzebieniem, a więc to też mnie doprowadza do szału. No ale zobaczymy. Zaraz sobie wyprostuję trochę włosy. Nawet wiecie jak, nie wiem, miałabym iść później do ogródka, bo będziemy szli na pewno do ogródka. To zdejmę ten sweter, bo mam ten sweter, nie wiem, trzeci dzień na sobie. No muszę wam powiedzieć, że to siedzenie w domu tak działa na człowieka, że nie chce mu się totalnie ogarniać. Nie wolno, bo bardzo szybko mogą morale takiemu człowiekowi spaść. A więc zabieram się. Zaczniemy od maseczki i będzie to maseczka z Nakomi. Mój narzeczony będzie szedł po bagietkę i wypełnimy ten papierek, podpiszę i bez tego papierka nie może wyjść z domu. No. Tak jak wam pokazywałam, tutaj macie motywy, zaznaczymy ten motyw, że jako zakupy podpiszę się i będzie gotowy. Witamy was serdecznie. Idziemy się właśnie ubrać, bo jesteśmy jeszcze w piżamkach. Ja miałam robić sport od rana, ale właśnie nie wiem, kurczę, czy jestem zmotywowana. Właśnie pytacie mnie, czy robię ćwiczenia. Wiecie co, z dziećmi w domu to jakoś w ogóle nie miałabym na to siły ani głowy. A teraz mój narzeczony już jest w domu, już nie będzie pracował, ale mam dzisiaj tyle planów w ogródku, że nie wiem, czy mi się chce ćwiczyć. Masakra. Powinna właśnie ćwiczyć, no bo nic nie mam innego do roboty, a z drugiej strony człowiek się nie chce. Co tam, kochanie? To jest pewnie wysoko. Ładne. Ça ok, no już cię puszczam w pokoju Aleksa. Przyniosę ubranka, dobra? Idę po śmietnik. O, zobaczcie kto to. Dzień dobry. Jak ja mam kosz tędy przewieźć, jak ty idziesz? Chodź. Przepraszam, posunę cię, bo jak to nie ma, przepraszam. Nie chcesz, chodź na trawkę tutaj, dobra. Bo kosza bym nie mogła przesunąć. I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So watch your feelings, the city's screaming, we're not coming home tonight. We're living quick in the world, gotta get it right now. People talk and tell what you wanna hear now.
the day I disappear, they will let you down. So we better stick together. Let's come whatever. We're not coming home tonight. We're living quick in the world. Gotta get it right now. But you're trying to deny that we should be together. It's heavy weather we're heading for tonight. You better take what you can, cause the time is right now. Nieźle nam idzie. Naprawdę dobrze. Coraz lepiej. Chociaż oczywiście nie widać różnicy, ale jest coraz lepiej. Odzywam się już do Was na koniec dnia. Byliśmy prawie cały dzień w ogródku. Prawie cały dzień wchodziliśmy do domu tylko, żeby zjeść. I jutro również wracamy do ogródka. Ma być ładna pogoda również jutro, a więc skończymy już z grillem, bo niestety tego gruzu od grillu jest naprawdę bardzo dużo. Ale to jest taka dla nas najważniejsza rzecz, którą trzeba skończyć, bo jest po prostu najniebezpieczniejsza. A więc z tym trzeba na pewno jutro skończyć. I również z, wiecie, tymi wszystkimi liściami zgrabimy to wszystko i zobaczymy, od czego zaczynamy, co zaczynamy pierwsze wykopywać, a więc taki dzień w ogródku. Jeśli chodzi o taki pierwszy dzisiaj oficjalny dzień tego, że ludzie mają zakaz, dobrze pokazuje, zakaz wychodzenia z domu we Francji, to ja powiem Wam, że jestem załamana tym, co widziałam południem za oknem. Ludzie normalnie na spacerki i jasne, że na pewno mieli kartkę, że wychodzą, żeby zrobić activité sportive, czyli po prostu, wiecie, ćwiczenia sportowe, ale ćwiczenia sportowe wtedy, kiedy idziecie pobiegać, jak macie jedną osobę i biega, to policja Was nie zatrzyma, bo wie, że biegacie, bo widać, że biegacie, tak? Ale ja na przykład widziałam 4 osoby wyprowadzające jednego psa, a więc byłam w ogromnym szoku. Widziałam normalnie tatusia z dzieciakami na rowerach. No, to nie są wakacje. Ja naprawdę jestem zażenowana tym, że ludzie cały czas tak bez dyscypliny podchodzą do tematu. Mandatów było dzisiaj masa wystawionych. Jeśli chodzi o cyfry, to naprawdę zaczynają rosnąć i to jest logiczne, że one na razie będą rosły. I to musimy zaakceptować, że one będą na razie rosły, dopóki nie wyjdziemy na ten szczyt epidemii i potem mam nadzieję, że będziemy już tylko schodzić niżej. Ale to, jak ludzie są niezdyscyplinowani, również wkleję Wam to jedno zdjęcie, które było na targu, mówiłam o tym na moim Instagramie, więc jestem po prostu w szoku, jak ludzie są nieodpowiedzialni i dlaczego? Niestety mam takie złe przeczucie, że to, że ludzie są wciąż tacy niezdyscyplinowani, mimo że daje się mandaty na lewo i prawo, to ludzie nie rozumieją, że masz prawo wyjść ze swoim psem na dwór, to masz prawo wyjść ze swoim psem 500 metrów od domu, nie dalej. Jak chcesz biegać, to biegasz 500 metrów od domu, wtedy biegniesz 500 metrów, wracasz 500 metrów, co Ci już daje kilometr. Wiecie, 500 metrów po prostu wokół domu i nie dalej. Ludzie stanowczo za daleko sobie i chodzą na spacerki, na niespacerki. No a to, co się dało na tym targu, to po prostu przychodzi ludzkie pojęcie. A więc ja jestem zażenowana, dlatego że mamy po prostu takie przeczucie, że to, że ludzie tak mało słuchają i są tak mało zdyscyplinowani, to po prostu jak za 2-3 dni pierwszy minister będzie się wypowiadał, to po prostu przykręcą śrubkę i już wtedy naprawdę będą bardzo duże zakazy i będziemy, nie wiem, mogli wychodzić z domu o danych godzinach albo w ogóle, wiecie, raz w tygodniu. No nie wiadomo, co zrobią, na co, do czego mają prawo, do czego nie mają prawo, tego jeszcze dokładnie nie wiem. My, no ale jesteśmy trochę bardzo zażenowani, no bo my siedzimy z tymi dziećmi w domu, wiecie, nasze dzieci też bardzo chętnie wyszłyby sobie na rower, ale nie, siedzimy w domu i mówię, jak widzę tych wszystkich ludzi, czy to ręce mi upadają, a więc
tak to wygląda. To byłby tyle, jeśli chodzi o ten dwudniowy vlog. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Oczywiście będę kontynuowała nagrywać te vlogi i update'ować Wam, co tam się u nas dzieje. Widzę, że nasze prace z ogródka Wam się bardzo, bardzo podobają, a więc na pewno będę pokazywała tego więcej. I widzimy się już w następnym. Pa!